Najlepsze pozycje seksualne dla dużych członków. Witajcie przyjaciele, witajcie ponownie w Healthy Strong, najlepszym źródle zdrowia na co dzień. Duży członek nie zawsze oznacza dużą przyjemność u kobiety. Jeśli podczas stosunku odczuwasz ból, powinniście wybrać inną pozycję, najlepiej taką, w której ty będziesz decydowała o głębokości penetracji. Oto 10 pozycji seksualnych przeznaczonych dla partnerów hojnie obdarzonych przez naturę. Duży penis powyżej 18 cm to dla Twojego mężczyzny powód do dumy, ale taki rozmiar może wcale nie przypaść Ci do gustu. I nic dziwnego. Kobieca pochwa ma długość od 7 do 8 cm i nawet gdy podczas stosunku staje się bardziej elastyczna, z ledwością jest w stanie pomieścić takiego olbrzyma. Według badań fizjologa Kena Perwisa, autora książki Tajniki orgazmu, kobiety do osiągnięcia orgazmu nie potrzebują członka dłuższego niż 4 cm, ponieważ najwięcej czułych punktów w pochwie mieści się właśnie na odcinku 4 cm od wejścia oraz na zewnątrz pochwy. Im bliżej do szyjki macicy, tym jest mniej zakończeń nerwowych, a więc i słabiej odczuwa przyjemność z penetracji. Zatem z punktu widzenia kobiety bardziej istotna jest grubość niż długość, ale jak zaznacza autor badań, nic nie jest tak ważne jak technika. Mężczyźni z dużym członkiem również powinni o niej pamiętać, żeby niechcący nie sprawić bólu partnerce. Wiele może pomóc wybór odpowiedniej pozycji seksualnej, która zmniejszy dyskomfort podczas stosunku. W przypadku mężczyzn hojnie obdarzonych przez naturę najlepiej sprawdzają się pozycje, w których kobieta ma możliwość kontrolowania tempa stosunku i głębokości penetracji. Wśród pozycji Kamasutry jest ich bardzo dużo. Poniżej opisujemy dziesięciu najpopularniejszych. Pozycja bogini Indrani. Kamasutra uznaje jej znajomość za wyższy stopień wtajemniczenia w sztuce miłości fizycznej. Swoją nazwę zawdzięcza bogini Indrani, żony indyjskiego boga wojny i burzy Indry. Pozycja umożliwia mężczyźnie głęboką penetrację z jednoczesnym pobudzaniem punktu G partnerki, a także ręczną stymulację łechtaczki. Kobieta kładzie się na plecach, przyciąga kolana do klatki piersiowej i opiera stopy o piersi partnera. Partner klęczy przed nią, wspierając się na rękach opartych na jej udach. Mężczyzna tylko z pozoru odgrywa dominującą rolę podczas zbliżenia. Ugięte nogi partnerki działają jak amortyzator, dzięki czemu to ona wyznacza rytm i głębokość pchnięć. W ten sposób zapobiega zbyt mocnym pchnięciom, które mogłyby spowodować ból. Najeźdźca. W pozycji najeźdźca kobieta dosiada okrakiem leżącego na plecach partnera i inicjuje stosunek, poruszając się w górę i w dół lub wykonując ruchy posuwiste. Kobieta ma pełną kontrolę nad stosunkiem i sama decyduje o głębokości penetracji, dlatego, pozycja najeźdźca świetnie sprawdza się w przypadku partnerów z bogatym uposażeniem. Jeśli partnerka odczuwa ból podczas głębokiej penetracji, zawsze może szybko wycofać członek z pochwy. O wiele łatwiej jest to zrobić, gdy przyjmie pozycję kuczną i podeprze się z przodu rękami. Łania. W tej zmysłowej pozycji mężczyzna siedzi z wyprostowanymi nogami podparty z tyłu lub siada na łydkach, zaś kobieta stoi na czworaka odwrócona do niego tyłem i inicjuje stosunek porając się do tyłu i do przodu. W trakcie miłosnego zbliżenia kobieta cały czas decyduje o rytmie i głębokości penetracji. To ona jest panią sytuacji. Partner nie ma możliwości ruchu, dlatego jest całkowicie zdany na inicjatywę partnerki. Pozycja lani jest wręcz idealna dla kobiet, którym w innych pozycjach duże przyrodzenia partnera sprawia ból. Przeplataniec. Mężczyzna kładzie się na plecach, unosząc ciężar ciała na lewym przedramieniu. Kobieta wsuwa się pomiędzy jego nogi i siada na jego udzie. Partner nie niemożliwości ruchu, więc to partnerka kieruje stosunkiem. Może wykonywać ruchy posuwiste i jednocześnie ocierać się łechtaczką o udo partnera. Partner z kolei może rozkoszować się widokiem partnerki władczo sterującej jego ciałem. Tron cesarzowej. W tym układzie to kobieta wyznacza reguły gry i jeśli ma kaprys może zakazać pieszczot ciała kochankowi albo nie pokazać mu swojego oblicza. Mężczyzna z racji tego, że nie ma możliwości innego ruchu, jak tylko lekkie kołysanie miednicą, nie ma wyjścia, musi podporządkować się woli swojej cesarzowej. Partner siada z wyprostowanymi nogami i opiera wyprostowane ręce o podłoże. Partnerka siada na jego udach zwrócona tyłem. Czarna wdowa. Podobnie jak w pozycji tron cesarzowej, mężczyzna siedzi z wyprostowanymi nogami i podpiera się z tyłu rękami. Partnerka siada na jego udach, zwrócona do niego twarzą, szeroko rozstawia zgięte w kolanach nogi i mocno odchyla się do tyłu, przytrzymując się rękami. Układ ciał kochanków przypomina literę M lub pająka, stąd nazwy Czarna Wdowa lub Tarantula. Kobieta niczym niebezpieczna Czarna Wdowa obezwładnia partnera, chwytając go za kostki i w prowokacyjnej pozie kołysze się w przód i tył, doprowadzając go do orgazmu. Rozszerzając lub zwężając nogi kobieta może regulować głębokość penetracji i wyznaczać tempo stosunku. Mężczyzna może, jeśli pozwoli mu na to kobieta, może delikatnie popychać miednicę w przód podczas pchnięcia wykonywanego przez kobietę. Gdy będzie zbliżał się do orgazmu przed partnerką, kobieta powinna spowolnić ruchy i na chwilę zająć się pieszczeniem ciała partnera i pocałunkami. Kwiat lotosu. Partnerzy kochają się na siedząco, tkwiąc w miłosnym uścisku. Mężczyzna siada ze skrzyżowanymi nogami, partnerka siada na jego udach, oplata nogami w pasie i zarzuca ramiona na szyję. Ze względu na pozycję siedzącą, stosunek przebiega powoli i wymaga dużego nakładu sił ze strony kobiety, za to pozwala długo rozkoszować się stanem ekstazy. Kobieta sama decyduje o tempie i głębokości stosunku. W razie dyskomfortu może szybko wysunąć członek z pochwy lub spłycić pchnięcia. Kleopatra Odważna i wymagająca pozycja dla par lubiących niecodzienne doznania. W tym układzie rządzi kobieta. Jak prawdziwa amazonka, władczo dosiada swojego, rumaka, i zaczyna dziką jazdę. W tej roli najlepiej sprawdzą się kobiety pewne swojego ciała i lubiące dominować nad mężczyzną, a do tego silne fizycznie i wysportowane. Mężczyzna w tym układzie całkowicie poddaje się woli partnerki. Kładzie się na łóżku i przyciąga kolana do klatki piersiowej. Partnerka siada okrakiem na jego pośladkach i przytrzymuje mu stopy. Wykonuje ruch wznosząco-opadający. Partner może dodatkowo pieścić jej piersi. Kobieta sama wyznacza głębokość penetracji i tempo stosunku. Amazonka. Odważna i wymagająca pozycja dla par lubiących niecodzienne doznania. W tym układzie rządzi kobieta. Jak prawdziwa amazonka, władczo dosiada swojego rumaka i zaczyna dziką jazdę. W tej roli najlepiej sprawdzą się kobiety pewne swojego ciała i lubiące dominować nad mężczyzną, a do tego silne fizycznie i wysportowane. Mężczyzna w tym układzie całkowicie poddaje się woli partnerki. Kładzie się na łóżku i przyciąga kolana do klatki piersiowej. Partnerka siada okrakiem na jego pośladkach i przytrzymuje mu stopy. Wykonuje ruch wznosząco opadający, partner może dodatkowo pieścić jej piersi. Kobieta sama wyznacza głębokość penetracji i tempo stosunku, dzięki czemu nie odczuwa dyskomfortu. Stoliczek to jedna z najtrudniejszych pozycji kamasutry, wymagająca od obojga kochanków doskonałej wytrzymałości. Szczególnie duży wysiłek w tym układzie czeka mężczyznę, ponieważ przez cały czas będzie miał napięte mięśnie brzucha, ud i ramion oraz będzie musiał udźwignąć ciężar ciała partnerki. Poza tym musi pogodzić się z tym, że w tej pozycji główne skrzypce gra kobieta i to od niej będzie w dużej mierze zależało tempo zbliżenia. Pozycja stoliczek wygląda następująco: partner unosi tułów wspierając się na wyprostowanych ramionach i ugiętych w kolanach nogach. Powinien przyjąć pozycję stolika. Partnerka siada na nim okrakiem, przenosząc jednak większy ciężar na nogi, tak aby zbytnio nie przeciążać partnera. Ręce opiera na jego piersiach. Stosunek polega na wykonywaniu przez kobietę ruchu góra-dół lub w przód i w tył. Jeśli jesteś nowy na kanale, pamiętaj o zasubskrybowaniu kanału i włączeniu powiadomień o postach, naciskając dzwonek, aby nigdy nie przegapić żadnego z naszych filmów. Cóż, to wszystko, co mamy dzisiaj dla Ciebie. Dziękuję za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie. Do widzenia.